Nie oszukujmy się. A w międzyczasie agresywna gra ze strony Ulajta i Wandera i tym razem to oni wraz z Inspirednem odpowiadają rywalom. Indictive pierwszy raz straci zabójstwo. No bo kto jest w stanie wziąć pierwszą cegłę, to coś poszło nie tak. No i jeszcze inicjacja od Wandera. On po raz kolejny tą krową atakuje, również Larsen. Dymku swojego użył, ale jest zagrożony w tym momencie. Taką polisą ubezpieczeniową w późniejszych fazach rozgrywki, ale co tu się dzieje? Super Ace chyba trochę się zapomniał, bo również pojawia się Inspired i to on pierwszy upada. Inspired double i kill za chwilkę, czy skoczy po trzeci Hossi pojawia się jako kilkukrotnie Gragas na środkowej alei. Tam nie wyciągnęli z tego tak dużo. Super Ace po raz kolejny w opałach i niestety będziemy widzieli upadek numer 5. No a propos upadków, kill. Dokładnie tak, triple kill dla niego, a jeszcze w międzyczasie Finn zabija Decaka i Rogue Esports Club nagle zaczyna dominować na całej mapie. To nie jest, że to zabójstwo Decaka trudnym nie było, a Super Ace po raz kolejny w tarapatach i myślę, że to zajmie im trochę czasu. To prawda, flanka od Inspireda, ale on wskakuje w tym momencie w LeBlanc. No i mamy również inicjację od Fina. Ten Explosive Cast wciąga go pod wieżę, ale Gargoyle również pozwala mu przeżyć. Hossi w międzyczasie, no próbował. Za chwilkę się przekonamy, podchodzą wraz z nimi. Już wieże otrzymują pierwsze obrażenia. Czy uda się kogoś wyłapać? Decak połowa punktów zrobi. Explosive Cast zagrany Hossi bardzo agresywnie, ale to Fin wciąga Super Ace'a. To jest pierwsza ofiara i być może na niej się tylko skończy, chociaż Decak również o matę po prostu. Rzucony w tym momencie, zabójstwa się sypią, Nexus upada, Rogue Esports Club jest niepokonany.